Innowacyjność w firmach stała się pewnego rodzaju trendem. Można powiedzieć, że innowacyjność, nowe technologie czy pozyskiwanie funduszy, wdrażanie tych nowych technologii jest wskaźnikiem konkurencyjności tej firmy na rynku. Firmy, aby dostosować się i świadczyć usługi na najwyższym poziomie, muszą też poszukiwać technologii i umiejętnie je wdrażać. W obecnej rzeczywistości ta technologia w wielu wypadkach warunkuje tę konkurencyjność i pozwala firmom zachować pozycję czy to lidera, czy też najszybciej rozwijającego się startupu, czy też najszybciej rozwijającego się przedsiębiorstwa ze względu na technologie, które z jednej strony pozwalają zapewnić odpowiednie funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa, z drugiej strony mieć różnego rodzaju produkcję w odpowiednich kosztach. Coraz częściej firmy zdają sobie z tego sprawę, że poza takim korem biznesu, jakim jest zarabianie pieniędzy, jest też poszukiwanie ludzi, którzy pozwalają im znaleźć nowe rozwiązania, czy też zaimplementować te technologie w ich firmie. Taką dobrą praktyką jest tworzenie własnych działów, czy to R&D, czy też działów fundraisingu, które potrafi sfinansować pewne pomysły, które powstały wewnątrz firmy. I jest to też z korzyścią nie tylko dla samej firmy, która się rozwija, ale też jest z korzyścią dla klientów, którzy korzystają z usług takiej firmy, ponieważ mogą liczyć na to, że pewne rozwiązania zostaną też przedstawione im jako usługa i będą mogli wdrożyć to w swojej firmie, na swoim obszarze branży. Pewne jest jedno, rozwoju technologii nie zatrzymamy. Technologie będą się rozwijać i to wszystko teraz zależy od firm, na jakim są etapie, na jakim etapie są gotowe te technologie wdrażać, a w ogóle czy te technologie są mi potrzebne do tego, żeby być konkurencyjnym. Ja jestem przekonany, że na pewno technologie będą wdrażane nowe w firmach i takim trendem jeszcze większego wykorzystywania na pewno będzie chmura publiczna. Takim świetnym przykładem jest rząd Estonii, który postanowił się zwirtualizować i wdrożyć, można powiedzieć, cyfrowe państwo z wykorzystaniem chmury obliczeniowej po to, aby te dane były bardziej dostępne w kraju, jak i w przypadku potrzeby korzystania z tego poza swoim krajem. W przypadku zagrożenia na przykład wywołaniem jakiejś sytuacji kryzysowej w tym kraju.